Ja mam dwie złe wiadomości. Jedna jest taka, że no, mamy już oficjalnie recesję. Właśnie pojawiły się dane GUS, z których wynika, że PKB spadło w stosunku do zeszłego roku, zależnie od tego, czy liczymy kwartał, miesiąc, od 0,5 do 3,7%. Druga zła wiadomość jest taka, że już chyba nie ma niestety na kogo tego zwalić. Na złego COVID-a już nie wypada, na Putina też już nie za bardzo, więc wychodzi na to, że teraz to już niestety jest wasza wina. Wnioskuję w związku z tym o pilną debatę nad stanem gospodarki, żebyśmy jeszcze przed końcem tej kadencji przedyskutowali, co z tym robić. Czy w obliczu tego ewidentnej bankructwa, tego ewidentnego bankructwa socjalizmu, rozdawnictwa, tej polityki dodrukowania pieniędzy, państwowego regulacjonizmu, czy receptą jest, jak chce Platforma i Lewica, jeszcze więcej socjalizmu i regulacjonizmu, czy też tak jak chce Konfederacja, deregulacja, mniej podatków i mniej państwa. Czy w związku z tym, że zarżnęliśmy ten nasz silnik tego naszego samochodu przez dolewanie nielicencjonowanych dodatków... Dziękuję bardzo, panie pośle, oczywiście nic to chodzi o zmianę kierowcy. Dziękuję, teraz, panie pośle. Panie pośle, dziękuję bardzo. Nie ma to nic wspólnego z wnioskiem formalnym. Przystępujemy do rozpatrzenia.